Выживших нет. Нельзя, иди сюда. Это моя работа, это фотки у меня за кандидатом. Przyjechaliśmy tego dnia na cmentarz do Katynia, no i stanęliśmy w jakiejś kolejce, w której już stały grupy dziennikarzy. Ustawionych było dużo kamer, dodatkowo kamera na ekranie, gdzie w dosyć interesujący sposób można pokazywać tak wielką, tak duże zgromadzenie i na dużym terenie. Auto niestety kazali nam zostawić hen daleko, nie wiem ile to było, z kilometr może i dalej. Więc kamerę na plecy, statyw pod pachę i żeśmy szli. Smoleńsk, 10 kwietnia. Wczesne godziny poranne, myślę, że to było gdzieś koło 6, po 6. Wsiedliśmy w auto z Wiktorem Baterem. No i udaliśmy się do Katynia. Dojechaliśmy na miejsce, wytargaliśmy cały ten sprzęt, który mieliśmy ze sobą. No i podstawowe pierwsze działania, tak? Czyli musisz znaleźć sobie miejsce, którego będzie widać jak najlepiej wszystkich oficjeli. Trzeba to było udźwiękowić, czyli zamontować sobie mikrofony na głośnikach, które były tam już rozstawione. No i jak tą bazę miałem, no to już mogłem się właściwie zabrać za robienie zdjęć, które chciał Wiktor, czyli zdokumentowaniu cmentarza, po rozmawianiu z rodzinami. No i wyglądało to wszystko prosto, normalnie. Pomogłem koleżeństwu się spakować, znieść ten sprzęt, no bo jednak tych kartonów trochę było, bo tutaj przewody, jakieś inne rzeczy, monitory i tak dalej, i tak dalej. No i stąd wiem, że była mgła od samego rana, warunki są kiepskie, no to mówię, no to będzie niewesoło. Ma wylądować samolot, no to ciekawe, jak on to zrobi. Na samym cmentarzu, kiedy przyjechaliśmy, była mgła. Natomiast nie była to mgła, która w tym momencie przeszkadzałaby nam w pracy. Kamera sobie stała w oknie, ja robiłem swoje, z ciekawości podglądałem, jak tam sytuacja na dworzu wygląda. I przygotowałem sobie takie materiały do montażu, które będą mi potrzebne na dzisiaj, czyli na konkretnie. Czyli powiedzmy, że tam takie były tematy typu, tam pamiętam jakieś fragmenty materiału wizyty z prezydenta Kaczyńskiego, tam jeszcze jakieś fragmenty materiału związane z samym Katyniem. Dźwięk był zrobiony, wszystko było gotowe właściwie, tak? No i czekaliśmy tylko na to, kiedy delegacja przyjedzie. Demo version. No i w którymś momencie szybkim krokiem przychodzi Wiktor, i mówi, bierz kamerę i chodź. No dobrze, no, odpiąłem kamerę od statywu i idę. No ale tempo Wiktora, tempo jego marszu było na tyle szybkie, że nie bardzo zrozumiałem, co takiego niesamowitego i ważnego znalazł, że tak szybko musimy to zrobić, tak? Mówię, nie wiem, znalazł jakąś barwną, ciekawą rodzinę smoleńską, czy... Nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy w ogóle o co chodzi. Jest daszek tej werandy, czy takiego holu, którym, takim wejściowego do hotelu. I akurat, nie pamiętam dokładnie o której godzinie, zaczęli wchodzić na ten daszek, bo robili jakieś na pracę dekarskie jacyś ludzie, Rosjanie prawdopodobnie. Jacyś robotnicy mówiąc na klucze. No to akurat, że praktycznie biorąc kamera stoi, prawie, że na tym daszku, a że tam się ludzie szwendali, nosili jakieś blachy, jakieś narzędzia, jakieś drabiny, no to prawdopodobieństwo, że najpierw to się bałem, żeby ją po prostu wręcz ukradną. No ale widzę, że oni się ma, no to wiadomo, to zobaczy coś ciekawego, weźmie, stoi w oknie, a nie pomijając, że tam centymetr do tego kamery a tak dalej, ale w ogóle, no jednak to człowiek ma takie poczucie wartości i własności. My to zabiorę to akurat, no bo, a właśnie strącą, uszkodzą, a szkoda. Biorę ci tą kamerę, wyłączam ją, bo akurat no, jak już nie mam co nagrywać, no bo ileś tam samolotów przeleciało. Ja to kurde przegapiłem. No to mnie trudno, zdarza się, no w takiej mgle no to bywa. I w tym momencie trzymając dopiero co wyłączoną kamerę w dłoniach,
widzę, słyszę najpierw ten dziwny dźwięk związany z tymi silnikami, że to wyje coś nienaturalnie, mówię, kipiorun. I próbuję włączyć tą kamerę, ale nacisnę nie na ten guzik, co trzeba. No i patrzę, no, leci ten samolot. Skrzyd, huk, łup, słup ognia. Tak jak wybuchło coś, łupnęło wcześniej. Mówię, kurde, co jest? Doszliśmy do parkingu przed cmentarzem. I on powiedział, że tak na początku jakby, nie wiem, chciał mnie wprowadzić w to, czy... Ja, popsuł się samolot. Jak to się popsuł samolot? Przepraszam. Kółko mu odpadło, migacz odpadł, czy co? Trywializuję teraz, ale tak trochę wtedy to wyglądało, że ja mówię, jak to, co się stało? No spadł samolot. Nie, no ale gdzie spadł samolot? No nie ma samolotu. Pamiętam, że działałem wręcz mechanicznie. Jak tego? Otworzyłem torbę, tak, kamera jest, taśma druga jest, taśma czyszcząca jest, bateria jest, karta do aparatu jest, baterie są, dobra, poszedł. Tam masa ludzi stała na tym nasypie, bo droga jest na nasypie i nikt się w tamtym kierunku nie pofatygował. No przede wszystkim dlatego, że oni wiedzieli, że tam jest rosyjskie lotnisko wojskowe. Próbują się przebijać przez to błoto. No i pierwsze, co zauważyłem, tą słynną czarną skrzynkę. Czarna skrzynka samolotu, który się rozwalił. Świadomość tego, że nie wiedziałem, że to jest katastrofa samolotu prezydenckiego, albo brak tej świadomości, powodował, że ja w miarę swobodnie się poruszałem po tym terenie, ale mniej więcej starałem się jak najbardziej dokumentować to, co się dało, ile się dało. To było przerażenie, zdziwienie, zaciekawienie, wszystko w jednej chwili. No bo przede wszystkim tak, na pewno był strach, taki cichy, żeby mnie nie złapali i stąd właśnie kierowałem się w stronę lasu. To polski samolot przecież. Ja pierdolę, to nasz. Nie ma co się oszukiwać, to było rosyjskie lotnisko wojskowe. Niektórzy nawet się pytali, że chyba mam coś nie tak z głową, bo w miarę normalny człowiek nie biegnie z kamerą na miejsce katastrofy na lotnisko wojskowe. I w takiej sytuacji, jak człowiek biegnie, no to mówię, jest to trochę takiego spontanu, ale jednak trochę zdrowego rozsądku było, bo starałem się właśnie iść w takim kierunku, w takie miejsce, żeby albo raz mi kamerę nie zalało, drugi raz, że mniej więcej mieć gdzie uciekać. No psychika to podejrzewam, że gdzieś chyba została w domu. Bo to było raz pewnego rodzaju spontan. Z drugiej strony świadomość, że rejestruje się coś rzadko spotykanego bezpośrednio. Następna sprawa, też potrafiłem się na tyle skupić, skoncentrować na tym, co robić, że starałem się unikać zagrożeń. To na przykład jak ci strażacy lali tą wodę, bo najlepszym rozwiązaniem było pójść od drugiej strony. Tylko, że liczyłem się z tą możliwością, że wcześniej czy później ktoś przyjdzie z rosyjskich służb i się być może zainteresuje mną. Słyszałem tam w tle, kto snimaje. Widziałem jakoś człowieka, który biegnie od tej strony, z której ja nadchodziłem, od strony drogi. No i mówię, postaram się schować wśród tych wozów strażackich. No bo wiadomo, tam niby sporo ludzi. No tylko, że akurat szczęście w nieszczęście polegało na tym, że ja miałem charakterystyczną szarą kurtkę. Teraz daleka była widoczna. Po moim zachowaniu można było wnioskować, że raczej nie zajmuję się udzielaniem pierwszej pomocy. Nie, to moje dzieło, to moja robota, ja reporter.
Była katastrofa. Nie, nie, absolutnie. Mówię, poczekaj. Ponoć wszyscy nie żyją. Wziąłem głęboki oddech. Mówię, dobra, chwila, przeanalizujmy sytuację, co się dzieje, tak? Jesteśmy na parkingu, patrzę dookoła. Bor chodzi. Przepraszam, z kąta w kąt, no ale okej, mają swoje sektory. Przemieszczają się, tak? No są spokojni. No i właściwie jak wypowiedziałem te słowa, nie minęło, mówię, no parę minut. Jak ci faceci, którzy chodzili po swoich sektorach, jak jeden mąż zawinęli się, wsiedli do samochodu i na bombach odjechali w kierunku lotniska. Mówię, no to jest w takim razie coś na rzecz. To mówię, dzwoń do stacji. Miałem też świadomość tego, że robię coś wyjątkowego, szczególnego, ale nie wiedziałem, że aż tak wyjątkowego. No bo, przepraszam za śmiałość, bo uznałem, że to prawdopodobnie któryś z naszych samolotów, bardziej, tak powiedzmy, nazwijmy go pomocniczych, przyleciał. I nie widząc właśnie ani foteli, ani niestety szczątków ludzkich, ani tym podobnych, takich charakterystycznych elementów dla katastrofy, gdzie mogliby tam być ludzie, to mówię, pewnie jakiś, że zginęła niestety, albo aż, tylko tego piloci czy obsługa tego samolotu. Nauczony pewnym doświadczeniem, takim zawodowym i korzystając z doświadczenia kolegów operatorów, że idziesz w takie dziwne miejsce, gdzie jest prawdopodobieństwo, że ci mogą zabrać sprzęt, i to bierze ze sobą taką kasetę, tak zwaną nawabia, banatyka. Przyszło takich dwóch osiłków z FSB, znaczy nie z FSB, to kazali mi aresztować, a takich dwóch osiłków z OMON-u. No sam fakt, że ja ważę około 70, prawie 80 kilo, tak mnie podnieśli do góry, tylko nogami tak machałem śmiesznie. Czyli akurat widać, że oni byli i zdesperowani, i dość taki tego. Zaczęli mnie szarpać tam, tego. Ja mówię, spokojnie, nie ma problemu, już idę, tylko pokażcie, gdzie tego. Zmienia zakredytację. Proszę, pani, proszę. Nie reszta już, zakrywajcie, proszę. Dobra, to wiąty zapiszymy, taka nie nadnie, co nie ma. Это наш польский самолет. Нет, есть аккредитация. Камеру. Вот, камеру сюда. Извините, у меня аккредитация. Никакой аккредитации, камеру сюда. Зачем вам нужно? Федеральная служба охраны, камера. Да, знаю, это мой польский самолет. Вернем. И вырезал там торбе со спрентом, то по способе, как они там говорили, как говорили, и по их очах, то есть, бо даже в этих очах было вręcz przerażenie. Зачем вам нужна камера? Зачем? В сумку. Na pewno wiedzieli, co jest grane i w jakiej sytuacji się znaleźli, a tym bardziej ktoś z kamerą, tym bardziej z polskiej z telewizji, ale w ogóle człowiek z kamerą w takim miejscu, to już w ogóle była panika, bo Rosjanie w ogóle boją się kamer przecież. Jak cokolwiek się dziwnego dzieje, w jakichś dziwnych różnych sytuacjach, jak widzą kamerę, to od razu jest panika u nich. Od polskiej strony i wrócimy posłanku. No nie, nie. Snimaj. Ja mówię, że jestem reporterem, że jestem z polskiej telewizji, to jest moja praca, że mam akredytację, a ich to w ogóle nie interesowało. Pojawił się polski dyplomata. I te rosyjskie służby pytały tego dyplomaty, czy zna pan tego człowieka, wie pan, kto on jest i tak dalej. Ja mówię, że jestem z polskiej telewizji, przedstawiłem się. I tak, wtedy to niestety nic tego nie zostało nagrane, bo wtedy już mi sprzęt miałem zabrany. Oni mówili, że nie, że nie znam tego człowieka. I powiedział rzecz, która mnie zmroziła. Proszę go aresztować i zniszczyć mu sprzęt. Nie zabrać sprzęt, tylko zniszczyć. Nie nada na gazie, to dawaj, dawaj, pasuj, tak. No ale jeśli rosyjskie służby słuchają polskiego dyplomaty i robią to, co im każe, no to mnie to trochę zdziwiło, tym bardziej, no nie będę oszukiwał, oczekiwałem od tego człowieka pomocy. Nie wiem, chyba z 20 minut żeśmy jechali z cmentarza. Dojechaliśmy do murów lotniska, tak, do tej bramy głównej wjazdowej, okazało się, że ona jest otwarta w ogóle. Więc nikt nas nie zatrzymywał, wjechaliśmy bez problemu na kompleks ten lotniskowy, no w końcu wojskowy, tak, obiekt. Nie zatrzymywani absolutnie przez nikogo. I dojechaliśmy do płyty lotniska, gdzie był szlaban, który też był otwarty. Zatrzymaliśmy się tuż przed płytą lotniska. Wyskoczyłem, kamerę już miałem włączoną, nie wiem, 10 sekund przed w ogóle wyjściem z auta.
I Wiktor krzyczy do mnie, graj mi to, graj mi to. Ja tak rozejrzałem się dookoła i mówię, ale co? Marek Czunkiewicz podbiegł do mnie i mówi, słuchaj, jedziemy natychmiast do Smoleńska. Ja mówię, co się stało? Mówi, nie wiem, musimy natychmiast jechać do Smoleńska. Mówię, dobra, to poczekaj, masz jakiś dysk? Pytam. Za nimi. Halo? Marek przez cały czas rozmawiał z kimś. Nie potrafię powiedzieć z kim. Nie potrafię powiedzieć, od kogo dostał. Zresztą nigdy go potem o to nie pytałem. Od kogo dostał informację, że samolot się rozbił całkowicie. Wojtek jeździ dobrze, bardzo sprawnie. Po prostu przede mną. Jechaliśmy 180 na godzinę. Właśnie, na tym polega problem. Absolutnie nie było mgły. Gdzieś tam może szać jakaś coś, ale absolutnie widoczność była stuprocentowa. To mnie zaskoczyło, że dojechałem do płyty lotniska, Wiktor krzyczy, graj mi to. Ja nie bardzo wiem co, bo nic nie widzę. No, widzę ludzi, którzy tam stoją w garniturach, więc rozumiem, że ci oczekiwali na delegację. Natomiast zaskoczył mnie taki spokój na miejscu. My do lotnisko meldujemy się jako pierwsi. Nie ma żadnych jeszcze dziennikarzy. Jest część, rozumiem, korpusu witającego, paru milicjantów i tyle. I ja wychodzę z tą kamerą, krzątam się trochę po tej płycie. Bo tak jak mówię, no nie bardzo wiem, co robić ze sobą, bo nic nie widzę dookoła. No nie wiem, w drugiej, trzeciej minucie podchodzi jakiś tajniak i mówi, że proszę się oddalić stąd. No więc wypychają nas jakby z tej płyty lotniska, tak, te cztery osoby nasze, które tam dojechały jako pierwsze. Oni nas wypychają jakby za ten szlaban i twierdzą, że za chwilę ktoś tam z nami porozmawia. Dalej żadnego potwierdzenia, co się stało, bo tak jak mówię, no nic nie widzę. No i za jakiś czas przyjechał pan pułkownik, bo się przedstawił, nie pamiętam nazwiska, bo akurat nie przywiązuję tej uwagi, ale wiem, że był pułkownikiem FSB. Byłem właśnie w tym drugim samochodzie, czekałem na jego przyjazd i dostałem SMS-a od znajomej z Warszawy, że się rozbił prezydencki samolot. Że tam 132 osoby zginęły. I co pan powie? Odjechałem. Zrobiło mi się słabo, zjechałem na ten, powiedziałem tak sobie w myśli kilka rzeczy. No ładnie, żebym się w coś wpakował. I co było może trochę dziwne, ale jedne z rzeczy, której się obawiałem, że no dobra, no to ja szybko stąd nie wrócę. No bo to jednak Rosjanie, sytuacja taka wyjątkowa. I następną rzeczą, o którą się martwiłem, to, że nikt z ekipy i ktokolwiek inny nie wie, gdzie ja jestem. Prezydent pogiba, kto nas pustił, kto za wapą? Prezydent pogiba, jeśli wasz prezydent by pogiba, to wy też nie хотите сюда. Вы что хотите здесь снимать? У вас будет разрешение? То, что нужно, снять, то не снимем. То, что разрешат, то не снимем. Вот туда вот, когда будет разрешение, вас позовут. Да, мы сидим и ждем. Не рыпаемся. Где наши? Пушка подобно президента. Да нет, тут не подобно. Но там была разговор, что подобно się rozbił. Ja mówię, no nie na podyk, na pewno się rozbił, bo byłem, widziałem. A co to człowieku opowiadasz, to niemożliwe i tak dalej. Kłopoty z lądowaniem znowu. Ale to zawsze. I przesunięcie. Oczywiście, to problem. Termin przesunięcie. A więc podejmujemy decyzję, że Wiktor zostaje na miejscu, a ja biorę kamerę i idę gdzieś, nie wiem, od drugiej strony, gdzie nieoficjalnym, że tak powiem, wejściem będę mógł cokolwiek zobaczyć, pokazać, tak? Można było
Naprzeciwko hotelu była stacja benzynowa. Dojechaliśmy w okolice tej stacji benzynowej i tam Wojtek zatrzymał samochód. Ja zobaczyłem, że stoi tam dwóch czy czterech ludzi. Oni stali w jakiejś takiej jakby tyrolierze rozciągnięci. A czemu nie lubią? Tam nasi ludzie, znaję. Nam nada. Widzę, że stoi jakiś taki mały kordon milicyjny za tym salonem samochodowym. Jakaś taka przecinka w lesie jest. Mówię, no to pewnie tam można przejść, tak? No ale jak dochodzę do tego miejsca, oczywiście panowie mówią, że absolutnie nie lzia. I widzę, jak Radek z kamerą znajduje taki lukę między w tym kordonie i biegnie przez las. Czunek rzucił się z łapami na nich, a ja po prostu przebiegłem obok. I po tej ścieżce biegnąc, patrzę, obok mnie biegnie Piotrek Kraśko, który był przypadkiem w tej okolicy. Wyszedł na spacer po prostu, zobaczył, że coś się dzieje. I pobiegł w tamtą stronę. I nagle znaleźliśmy się obok siebie. To ja krzyknąłem mu, że ja gram cały czas, a ty po prostu mów, co widzisz. Przez cały czas mów. Mamy tylko mikrofon efektowy, ale to się i tak nagra, więc przez cały czas myśmy rozmawiali ze sobą, komentowali to, co widzimy. O, zobacz, widzę. Dobiegliśmy do blisko takiego wozu strażackiego. Tam strażacy byli jeszcze zajęci swoją pracą, ale byli już jacyś ludzie, którzy usiłowali nas powstrzymać. Wy znacie, co się stało? My z polskiej telewizji. Pierwszy kanał. Co wy znacie? Znałem, że rozbił się samolot. I w odległości, powiedzmy, 40 metrów, 50 metrów, poprzez krzaki, zobaczyłem sterczące do góry koła samolotu. Jakiś fragment biało-czerwony. Trudno mi powiedzieć, to było widać przez krzaki i wiedziałem, że to jest samolot, tym bardziej, że oczekiwałem samolotu. Było to tak czytelne i to była jedyna rzecz, którą byłem w stanie sfilmować w sposób oczywisty. To znaczy, gdzieś tam pomiędzy krzakami widać było jakieś fragmenty czegoś białego, czegoś czerwonego. No ale to jest kompletnie nie do pokazania, bo jeśli nie ma jakiegoś szerszego kontekstu, tego nie widać. Natomiast już te koła były absolutnym symbolem katastrofy. Zaczęło się poruszenie w ekipach telewizyjnych, bo podszedłem do kolegi z innej redakcji z pytaniem, czy on coś wie, co się dzieje. I on mówi, że jakiś problem przy lądowaniu był, ale on nie zna szczegółów. Przepraszam, puśćcie tę panią. Tak, dziękuję. Tak, słyszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja go sfilmowałem, kiedy on trzyma telefon komórkowy przy głowie. Słucha. Wokół niego stoją ludzie. On odkłada ten telefon i mówi: wszyscy zginęli. Podobno wszyscy. Zginęli. Musimy jechać. Ruszyłem. Poślizgnąłem się, bo teren był strasznie bagienny, strasznie śliski. Wywróciłem się wtedy i pamiętam, że kamery nie wyłączyłem, tylko starałem się upaść tak, żeby nie uszkodzić obiektywu i tak dalej. Куда стоять? Стой. Все снимать. Убирайте. Назад все. Иди отсюда. Пока. Проходите туда, давайте. Все, давайте. Куда вы идете? Ну куда вы идете? Давайте. Все, все. Давай, раз. Ну куда идете? Стоять. Нельзя. Ну сказано, нельзя. Назад все. Иди отсюда. Panowie nie bardzo wiedzą też trochę, jak mówią o milicji, nie bardzo wiedzą, jak ostro mogą z nami postępować. Ludzie!
работать, не мешайте работать. Мы тоже работаем, но... Соня. Ну там Соня, говорит. Ну, ваш, Ёж. Все. Сейчас приедут наши начальники. Такие начальники, для вас это просто обыкновенная катастрофа. А для нас, вы понимаете, что это случилось? Все ждут новостей. Nie można było się przebić w ogóle przez te służby. Więc próbowaliśmy cokolwiek, czyli w pobliżu znajdował się salon samochodowy, więc poprosiliśmy, zresztą on był w takim szoku, że zobaczył nas i powiedział, proszę bardzo, no gdzie chcecie. I na początku mieliśmy wolną rękę do robienia zdjęć, a za chwilę i tam weszły służby i zakazano nam robić czegokolwiek. Jebany ubek. Nie dadzą zdjęć zrobić. No nie używają na razie siły, tylko argumentów słownych. No ale jednak już w którymś momencie dochodzi do przepychanki, bo jednak chcemy tam wejść, oni bardzo nie chcą. Prezydent pogibi w całej prawicy, o czym wy говорите? Ja прекрасно понимаю, но нельзя. Нет, вы ничего не понимаете. Для вас это очередная катастрофа, а для нас это вообще народная драма. И вы не позволяете нам подойти и рассказать. Нельзя туда. Что значит потом нельзя? Что сейчас значит встретитесь потом? С нашими руководством. Но нам руководство... Usłyszeliśmy, że dochodzi do krzyków. Ja nawet sfilmowałem, jak wracaliśmy. Sfilmowałem, kiedy nasze ekipy z ludźmi, którzy zrobili tam taką tyralierę i nie wpuszczali nikogo. Stoimy tam przy tym kordonie. Trochę mi się to nie spodobało wtedy, bo przyszli panowie z OMON-u z długą bronią. Strzelać do nas. I ktoś tam nawet mówi chyba w tle, że o, chyba będą do nas strzelać, czy nie wiem, jakoś tak. To były mega, mega ilości tych ludzi. Praktycznie miałem wrażenie, że oni wtedy wyrastają z tego lasu. W związku z tym, że uznaliśmy, że po prostu nie jesteśmy w stanie więcej tych zdjęć z tego miejsca mieć, a trzeba wysłać to, co mamy. To jest najważniejsza rzecz. Zobaczyliśmy, że rzeczywiście nastąpiła katastrofa. Zobaczyliśmy, że samolot jest zniszczony. Te koła do góry no, dawały jakby oczywisty obraz tego, że nastąpiła katastrofa. Muszę tu zostać, tak? Wiadomo, że nie przejdziemy, bo kordon jest już na tyle szczelny, że już tam nas nie wpuszczą. No więc zaczyna się poszukiwanie wszystkiego dookoła, po stronie, po której możemy być. Spotykamy jakieś dwie panie, które tam przechodzą. Panie twierdzą, że widziały samolot, który krążył nad lotniskiem parę razy i po czym był jakiś huk i on spadł. No i okazuje się, że no w tym miejscu już nic nie wskuramy, tak? Więc idziemy gdzieś dookoła popatrzeć, poszukać, może są jakieś ślady czy cokolwiek, co wskazywałoby na to, że wydarzyła się ta tragedia. Telefony się urywały, bo dzwonili wszyscy do wszystkich z informacjami, że odbierajcie nas natychmiast, mamy materiał. Wrzuciliśmy, tak jak stała ta taśma, ten dysk, który zrobiliśmy z Piotrkiem, wrzuciliśmy do maszyny i ten dysk został wysłany. У нас тоже, понимаете, наша работа. Да там оттуда нету, там мы не идем. Ну, туда не идем, а тут лежат эти обломки. Юра! Пусть лежат, тихо, смерть. Тут они, может, с правой стороны. Ну, а чем? Мы же просто только снимем, но это... Сами понимаете, что... Выходим до таких działek, каких-то таких опущенных домков древняных, таких руин, właściwie. Там в начале вообще... Ты видел? Я не видел, я просто видел, как он заходил. Вот.
начале. Еще раз. Preview. Вот, как приземлялся он. Вот, и первое дерево сломал, и дальше вот все. No i widzimy drzewo, które jest ułamane. Jakiś człowiek się tam na miejscu znajduje, który, jak się okazuje, jest byłym pilotem. No, opowiada nam o tym, co widział. Ale proszę cię, no... A na sekundeczkę, tak. Poczekaj na drugą. Tak, zobacz, tam na ten... Też na bieżąco niewiele rozumiem, nie wszystko rozumiem, bo człowiek mówi szybko i mówi specjalistycznym językiem. No, koniec końców tłumaczy, co się mogło stać. Mówi, że nie widział samolotu, natomiast no, to wszystko, co tutaj widać, połamane drzewa, wskazuje na to, że jakiś tam błąd musiał zostać popełniony przez pilota, jak twierdzi człowiek. Przyjechał ten pułkownik, wyciągnął tą moją kamerę. No, pokaż człowieku, coś tam byś nagrał. A że ja akurat dałem im tą kasetę. No przecież co mam nagrać? Oddałem kasetę. On pytał się komu. A ja tam komuś, nie pamiętam komu. No ale to pokaż to masz na tej kamerze. Nie wiem, czy to przypadek, czy to takie zrządzenie losu, czy wręcz premedytacja. Przewinąłem w głąb kasety, tam gdzie nie ma no, nagrania, bo widzę, że licznik nie liczy. Puściłem mu. No, pokazuję, no. No jak nic nie ma, no to jak nic nie nagrał, to po co go trzymać? No dali mi ten sprzęt, tak mówię, no to dobra, no to ja sobie pójdę. No, gdzie ty człowieku, taki upaprany tym botem pójdziesz? Mi to weźcie go odwieźcie. No, to wzięli mnie do samochodu, odwieźli pod hotel, o twoi przyjechali. Tam że tak, pożyczyli tego szczęścia i powodzenia i człowieku dalej pracowi. Mała wiedz, zrobiłeś fajnie swoją robotę. Cały czas mam wrażenie, że nie mam punktu zaczepienia, że nie mam, no nie mam podstawowej odpowiedzi na pytanie, czy i do jakiej tragedii doszło, tak? Co się wydarzyło, bo cały czas no, nie widzę miejsca zdarzenia. To, że widzę fragmenty samolotu, okej, no, każe mi myśleć, że gdzieś tam dalej jest brak samolotu, natomiast cały czas nie mogę do niego dojść, co powoduje, że no, wpadam w taką trochę frustrację, bo no, zdaję sobie z tego sprawę, że powinienem pokazać miejsce tragedii, a cały czas nie mogę do niego dotrzeć. No, właściwie nie myślę o niczym, to czy chce mi się pić, czy chce mi się jeść, nie wiem, nie ma to znaczenia. Cały czas próbujemy znaleźć jakichś naocznych świadków, czy kogoś, kto cokolwiek nam powie, co mogło się tutaj wydarzyć. W końcu trafiamy do czegoś, jak rozumiem, było takim punktem nawigacyjnym, radiolatarnią, domek murowany, rozpadający się i stare wojskowe auto ciężarowe z wielką lampą na dachu. Wchodzimy na teren, wychodzi dwóch facetów. Są grzeczni, ale stanowczy. Niewiele mówią, proszą nas, żebyśmy opuścili to miejsce. Mówią tylko, że to, co oni mieli zrobić, to zrobili, że lampę włączyli. No i wyrzucają nas z tego ogrodzonego miejsca. Wyszedłem z samochodu, akurat jechał polski wóz transmisyjny. Akurat zdążyłem jedną komórkę włączyć, no bo miałem dwie przy sobie. I telefon, gdzie jesteś, co się z tobą dzieje i tak dalej, bo słyszałem, że to. No mówię, no tak, no masz ten materiał, mówię, zaraz sprawdzę. No, mówię, no mam. Właściwie jak obeszliśmy już chyba cały teren, który można było obejść, do którego nas dopuszczali, no to no wracamy pod tą stację benzynową. Pojawia się człowiek, który ponoć nagrał miejsce tragedii, który był przy wraku. No i co, jeszcze wszystko jest rozwalone, jest tam przede wszystkim tak. Widać rozwalony ogień, mam na moich tego, jest samolot. Pobiegłem się, nawet nie zdążyłem się przebrać, dzwoni właśnie kolejny telefon, no gdzie masz ten materiał? Już dzwonią kierownicy produkcji, słyszałem, że ma, no ja tam wiesz, wybiegłem z tego hotelu, już spotkałem jednego, no, następnego kolegę kierownika produkcji, tam poklepał, no fajnie, dawaj ten materiał, dawaj, no to biegiem do wozu, który tam kawałek dalej stał przy tej bramie wjazdowej na lotnisko. Chwila, czekaj. Powiedz po prostu. Nie zadychy dostałem, bo ja biegam przecież. Ja gdzie te lata? Co jest na miejscu? Powiedz spokojnie. Co na miejscu? Bo tam tylko rozjadą. Oni kurwa się nim nie przejmą. Najpierw muszę się ten. Do wozu, tak, to za chwilę pogadamy. Człowiek zachowuje się dosyć dziwnie. Okej, tłumaczę sobie to, że pewnie jest w szoku, że pewnie coś mu się stało. Nie wiem, to co zobaczył go wstrząsnęło. W każdym razie ucieka do samochodu, nie wiem, chyba TVP. I odjeżdża.
Sławek przyszedł do wozu, myśmy mitowali nasze zdjęcia. Sławek przyszedł do wozu i mówi, to nas to zabrzmiało jak coś z zupełnie innego świata. Sławek mówi, a chcecie zdjęcia stamtąd, z miejsca katastrofy? Bo ja tam byłem. Nie, jak to byłeś? Mówi, no byłem tam, wiesz, tą moją kamerką, pokazuje mi tą kamerkę. Mówię, to dawaj to. Podpięliśmy tą jego kamerkę pod maszynę w wozie. Myśmy patrzyli na te zdjęcia, no, byliśmy zaszokowani, prawda? No i pytania były głupsze niż się komuś wydaje, dlatego że pytanie było, jak ty się tam znalazłeś? Przecież nas nawet nikt nie zadawał pytania, co widziałeś, bo widzieliśmy ten filmik, prawda? Byliśmy wszyscy w ciężkim szoku i pytanie było najgłupsze z możliwych, no jak się tam znalazłeś? Sławek ma dosyć specyficzny sposób opowiadania, w związku z tym mówi, to takie oczywiste było po prostu. No, zobaczyłem, że samolot leci i usłyszałem huk, no to pobiegłem. No. Pobiegłem, zrobiłem zdjęcia, co mi się udało i tu są te zdjęcia. Dopiero potem przyszły pytania, ale czy widziałeś, czy tam jakieś, nie wiem, czy ludzie byli żywi, czy coś? Nakaz, żeby ktoś zginął, to nie, bo myślałem, że to jakiś pusty samolot, typu, wiesz, piloci, obsługa i tak dalej. No bo wiem, że z info, że niby to prezydencki samolot, ale chyba raczej nie było tam 79 osób. Nie, żadne takie normalne, potworna cisza, jak po katastrofie. Zanim ja zdążyłem się tego błota wygrzebać, no to zaraz chłopaki mnie omonowcy chwycili i mi do ciurmy pójdziesz. A ja pytam się, za co? Ja jestem w polskiej telewizji, to jest moja robota, to jest mój obowiązek. No coś musiałem im powiedzieć, że mnie nie zastrzeli. Już raz miałem Makarowa przy łbie. Prezydent pogib? Da. Niech wyżywszych nie. Ja tak naprawdę o tym, co się stało, i że wszyscy zginęli, i że ten samolot się rozbił, dowiedziałem się od posła Macierewicza, który usłyszał to przez telefon, a ja go filmowałem i to usłyszałem. I potem od Magdy, która mi opowiedziała o tym, bo ona tego się dowiedziała właśnie z telewizji, bo już w telewizji w Polsce o tym mówiła. Chwałaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionego żywota Twojego Jezus. Wpadliśmy na pomysł, żeby jedna z ekip spróbowała pojechać tą drogą, która była pomiędzy naszym hotelem a lotniskiem i zobaczyła, czy tam gdzieś coś widać, czy tam można coś zobaczyć. Przyjechali za jakiś czas, mówiąc, że tam widać fragmenty samolotu z drogi, gdzie też tę drogę już obstawiono. Było widać powycinany fragment drzew, no i na końcu fragmenty samolotu. Wyszliśmy akurat przez te trzy takich dużych drzewa, które też były ścięte w górę tych drzew. I pod nimi był taki komis samochodowy. Weszliśmy do tego komisa. Tam, nie wiem, nie pamiętam, parę samochodów tam stało. Nie pamiętam nawet w jakim stanie. Pamiętam, że ogromny kawałek samolotu leżał też obok. Obok tej budy, gdzie był ten sprzedawca taki rzekomy tych samochodów. No pytamy u niego, no co panu? Mówi, że nic, siedziałem, leciało coś nade mną, potem zaczęło padać, ja przestraszyłem się, z tego też tak co pamiętam, co on mówił, ale było takie, że jakby codziennie coś takiego, jakby to deszcz padał. Każdy był cały czas bardzo czujny, praktycznie z kamerą włączoną, żeśmy starali się rejestrować wszystkie ruchy, wszystko co tylko tam się działo dookoła nas, by po prostu nie przeoczyć jakichś ważnych rzeczy. Ja nie funkcjonowałem przez dzisiaj, następny dzień i jeszcze tego, jako człowiek. Ja byłem montażystą, przystawką do maszyny, która musi jak najszybciej, jak najlepiej wykonać swoje obowiązki i nikogo to nie interesowało, czy ja się przejąłem, czy ja się zestresowałem, czy jest mi przykro, czy ja się dobrze czuję. Ja skontaktowałem się z redakcją i zapytałem naszego szefa Radka Kietlińskiego, czy ja mam zostać, czy mam wracać. On powiedział, żebym wracał, bo te zdjęcia, które zrobiłem, bardziej się przydadzą w Polsce,
A że tam już jest ekipa, to jakby ja tam nie jestem potrzebny, że on po prostu wracał, jak jest taka możliwość. Wrócił z nami samolotem jakim? Minister Sasin. To tam nie było atmosfery na to, żeby pytać kogokolwiek o to, co się stało, bo wszyscy byli przygnębieni tym, co się stało. Myśleliśmy, że może coś zobaczymy, że wystartujemy i może coś zobaczymy. Nie było nic widać z samolotu. Ja z kamerą musiałem w tym momencie robić wszystkie możliwe zdjęcia, ale byłem właśnie przy bramie. To znaczy, fotografowałem tam wychodzące służby, strażaków. Próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć. Udało nam się od jednego ze strażaków uzyskać informację, że ciała były potwornie zmasakrowane i wszystkie jakby skupione w jednym miejscu. Że on czegoś takiego nigdy w swojej karierze strażackiej nie widział. Widział różne nieszczęścia i katastrofy, ale czegoś takiego nie widział. Był wyraźnie poruszony. Trumny na tych wozach no, robiły na nas kolosalne wrażenie. No, my wiedzieliśmy, że ci ludzie zginęli. Wiedzieliśmy i wielu z nas doskonale znało tych ludzi. Już jak myśmy tam dobiegli, to był zdemontowany fragment ogrodzenia betonowego, które odgradzało teren lotniska. I oni przez ten, wjechali tamtymi wozami przez ten fragment właśnie zdemontowanego płotu. I wiedzieliśmy, że tamtędy się będą musieli wycofywać, więc stojąc tam będziemy mieli jakieś zdjęcia. Miał przylecieć Putin, pojawił się jeden śmigłowiec, najpierw pamiętam, wszyscy myśleli, że to Putin, potem przyleciał drugi śmigłowiec, to najprawdopodobniej w tym drugim śmigłowcu był Putin. Też nie pamiętam z jakiego powodu wybrańcy tylko weszli na teren lotniska, na to spotkanie z Putinem. No ja tam nie byłem. Zdarzyło się tak, że Marek Czunkiewicz, który był naszym producentem, w którymś momencie powiedział, że posłuchaj, przyleci tu Putin i pójdziesz zrobić, dostaniemy zgodę na wyjście na teren lotniska i zrobisz tam zdjęcia. Mówię, okej, w porządku, pójdę i zrobię. Putin przyleciał wcześniej i wpuszczono mnie też na spotkanie, gdzie Putin rozmawiał właśnie z tym sztabem kryzysowym. Relacjonowali Putinowi, co się wydarzyło. Był tam też Szojgu, minister spraw wewnętrznych, w skórzanej kurtce, postawny dosyć mężczyzna. Oni tu opowiadali Putinowi, co tu się wydarzyło. Natomiast na pewno generał mówił Putinowi o 3 czy 4 próbach podejścia. Cały czas jestem w hotelu, cały czas w tym hotelu pracuję. Tam jakaś była przerwa na kolację, to tam też było jakaś tam tego, tam było, też było szybko, bo trzeba było zrobić, bo to non-stop informacja, bo przecież przychodziły materiały, przyjechał właśnie premier Tusk, pojawił się Putin. Przyjechał premier Tusk. Przyjechała z nim duża grupa. Przyjechał premier, przywitali się z Putinem, weszli do tego namiotu, rozmawiali jakiś czas sami.
Marek wpadł na pomysł i rzecznikowi Putina powiedział, że wypadałoby, żeby Putin coś powiedział do Polaków. Nie wiedziałem, czy to będzie za 5 minut, za 10, nie wiedziałem, czy to będzie za godzinę, nie wiedziałem, czy to będzie w tym miejscu, czy gdzieś indziej, nic nie wiedziałem. Po prostu zacząłem wtedy tylko się martwić, czy mi wystarczy baterii, czy mam miejsca na dysku, takie sprawy, o których normalnie nie myślisz, idąc do roboty. Ja z tego zacząłem robić jakiś problem, czy uda mi się zbalansować dobrze, czy będę miał szansę, czy z tego nie spieprzę, wiesz. В авиационной катастрофе погибло 96 человек. Среди них и президент Польши, господин Лев. Pamiętam, że na takich noszach kawałki ciał znosili i te kawałki ciał na tych noszach stawiali pod taką chamską świetlówką, taką, co się wykorzystuje do różnych budów, czy taki halogen chamski stał i kładli te zwłoki tam, a później przerzucali to w trumny i układali właśnie pod tym halogenem. Zapadł zmierzch, czy właściwie noc już, i puszczono, pozwolono nam, żebyśmy poszli na miejsce katastrofy z idącymi tam właśnie premierami, z premierem Tuskiem, z premierem Putinem. No i było widać fragmenty samolotu, było już ciemne. Była taśma, poza którą nie można było dalej wejść. No i mogliśmy sfilmować wrak pracujących tam ludzi, którzy wyjmowali fragmenty, to jakiś... Widziałem dowód osobisty, widziałem paszport wyjmowany, widziałem fragmenty jakiejś garderoby. Telefon komórkowy. Widziałem, że ludzie, którzy to zbierali, bardzo pieczołowicie wszystko wkładali do worków. Pokazywałem po prostu, co ludzie wyjmują. Dopiero jak wyjmowali właśnie, zobaczyłem koszulę, która była w świetnym stanie. To dopiero te obrazy do mnie docierały. To, że leży tam rozbity samolot, już nie miało dla mnie większego znaczenia. To już wiedziałem. Już wiedziałem, że został zniszczony, że ludzie nie żyją, że leży na jakiejś tam przestrzeni. Natomiast fragmenty wyjmowane, które na zbliżeniach byłem w stanie identyfikować, że oto jest na przykład portfel, albo to jest czyjś telefon komórkowy, no to robiło kolosalne wrażenie. Dlatego, że nie miałem do czynienia z ludźmi, z nieżyjącymi, z ciałami. Miałem do czynienia z fragmentami ich życia. Zobaczyłem, jak wyjęto flagę biało-czerwona. Nie była w błocie, tylko była biało-czerwona. To było, robiło wrażenie. Zobaczyłem, jak wyjmowali wieniec. Był, owszem, troszkę podniszczony, ale bardzo troszkę. Te fragmenty robiły na mnie kolosalne wrażenie. Filmowałem premierów podchodzących do fragmentu skrzydła, gdzie złożyli kwiaty. Sfilmowałem ten moment, kiedy Putin podnosi Tuska. Oni obaj byli zdruzgotani. To nie mam żadnej wątpliwości. Ja byłem zdruzgotany. Sceneria zniszczonego kompletnie samolotu, świadomość, że zginęli ci ludzie i wrażenie takiej absolutnej bezsilności. Marek Czunkiewicz powiedział mi, że prawdopodobnie będzie tu Kaczyński. Potem pojawił się ktoś, kto to potwierdził. Ale nikt nie wiedział kiedy, którędy przyjedzie i tak dalej. Nie wiedzieliśmy tego. Zobaczyłem nagle taki samotny samochód, który podjeżdża pod miejsce, gdzie była wyrwa w murze. Kiedy dobiegłem do tego samochodu, byłem blisko. Okazało się, że wysiada z niego Jarosław Kaczyński z grupą polityków. Było ciemno, jak mówię. To nie było oświetlone w sposób dostateczny, żebym ja to mógł sfilmować z daleka. Więc postanowiłem, że po prostu tam pójdę. Wtedy do mnie podszedł
Nowak? Nowak. Podszedł i powiedział, bardzo pana proszę, niech pan tego nie robi. To dosyć dziwna sytuacja, dlatego że taka jest moja praca, taki jest mój zawód. Ja muszę to zrobić. On mówi, bardzo pana proszę, to jest brat nad grobem brata. Niech pan tego nie filmuje. No i uznałem, że nie muszę tego filmować, że nie powinienem tego filmować. Patrząc przez lupę, przez wizjer, mamy wrażenie nieuczestniczenia w wydarzeniu. Mamy wrażenie, że my nad tym, że my to obserwujemy, ale my nad tym panujemy, bo my możemy to obserwować bliżej, dalej, możemy skierować kamerę w inne miejsce, możemy interpretować to, co widzimy, poprzez pokazywanie rzeczy, które są obok. Po prostu wróciliśmy w okolicach pierwszej do pokoju, do hotelu. No, nikt nie był w stanie zasnąć. Wszyscy byli bardzo, bardzo podekscytowani samym wydarzeniem. Każdy mówił, przecież ja znałem tego, ja znałem tamtego. Boże, jaka to była piękna dziewczyna. No, wszyscy o tym rozmawiali. Nie byliśmy w stanie się rozstać. Myśmy się nie byli w stanie iść i położyć każdy z nas, bo to nie wchodziło w grę, za dużo emocji. Te emocje trzeba było jakoś wystudzić, więc siedzieliśmy w pokoju, nie pamiętam u kogo, ale w takim dużym pokoju. I gadaliśmy po prostu, gadaliśmy to, co wiedział, to, co słyszał. Tłumaczyliśmy sobie, jak to możliwe, że doszło do takiej katastrofy. A każdy miał inny sposób myślenia. Myślałem sobie chyba to, co każdy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tam wydarzyło. Jaka jest przyczyna tej tragedii. Patrzysz obrazem, tak? I wychodzi ta trumna i sobie myślisz, tam jest prezydent, który przed chwilą z tobą rozmawiał, gdzieś tam się uśmiechał do ciebie, którego widziałeś w różnych sytuacjach, a on jest teraz w tym pudle. No to, wiesz, no, ciary ci idą i to są trudne chwile. I pamiętam, że wtedy zawodowo poległem. To był taki moment, kiedy miałem to gdzieś, czy ja to nagram, czy nie. Generalnie, wiesz, patrzysz w lupę, żeby wyostrzyć, żeby skadrować, czy coś, a ja patrzyłem w lupę, żeby się popłakać. No, to tak było. I tyle.